Ciężka walka, ale postawa godna podziwu. Nie dałeś się jakby zepchnąć do obrony? Nie dałem, bardzo chciałem go trafić prawym sierpem, bo nawet mi wchodziły. Myślałem, że jak trafię go w punkt, że go położę, no ale niestety nie wyszło. Według mnie walka była zbyt bardzo chaotyczna. Te przepychanki zabrały mi bardzo dużo siły, może dlatego by też zabrakło mi trochę tlenu. Może to też dlatego, że chciałeś urwać głowę. Tam kilka, dwa, trzy razy czyste weszły i chciałeś iść cały czas tym tropem, co? No tak, chciałem urwać głowę, byłem bardzo podniecony przed walką. Bardzo wierzyłem w siebie, że wygram. No ale niestety zabrakło, nie wiem, czy to może doświadczenia. Ale jestem przekonany, że kiedyś, nie wiem, za rok, dwa, trzy, może cztery, nadejdzie mój czas i będę wygrywał. Jestem o tym przekonany, że będę numerem jeden nawet na świecie. Jestem przekonany o tym. Wiara w siebie niezłomna, widzę. Nauczyło cię czegoś ta przegrana? Wiele już miałem takich walk, że brakło mi tak zwanej zimnej głowy, że nie mogłem się opanować, że za wszelką cenę chciałem go trafić mocnym sierpem czy tam hakiem. Często tak mi się zdarza w walkach, jeszcze nie umiem sobie z tym poradzić, no i tym razem też sobie z tym nie poradziłem. Czyli to jest ten właśnie brak doświadczenia? No tak. Moja agresja bierze górę nad rozumem czy coś takiego, niestety. To musicie nad tym popracować pewnie z trenerem, a tak generalnie, jak myślisz, co będzie teraz jakby przyczyną do lepszych walk? No ja muszę się nad tym zastanowić, bo na razie to jestem trochę obolały po walce i nie bardzo wiem. Nie wiesz, o co chodzi? No okej, nie zawracam głowy w takim razie. Dzięki, walka nie była zła. O, dziękuję.